Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś taki mały przerywnik od vlogmasów, a to dlatego, że chciałabym wam przedstawić kolejną bardzo ciekawą polską markę, która tworzy kosmetyki naturalne, kosmetyki ukierunkowane do skór już dojrzałych, czyli będzie mowa o pielęgnacji anti-aging i nie tylko, pielęgnacji skierowanej na większość problemów, z którymi borykają się dojrzałe kobiety, ale również mężczyźni. Także słuchajcie, od razu zaczynamy i na początku wspomnę również o ankiecie, bo jakiś czas temu zrobiłam ankietę na moim Instagramie i zapytałam was, czy właśnie znacie markę Dalkemi, czy znacie te kosmetyki, czy z nich korzystacie. Co się okazało, aż 68% z was potwierdziło, że zna markę, a wśród waszych ulubionych kosmetyków tej marki znalazł się przede wszystkim krem pod oczy. No właśnie, ja markę Dalkemi poznałam już jakiś czas temu. Moje pierwsze spotkanie z marką było na jednym z targów kosmetyków naturalnych i moją uwagę przyciągnęło przepiękne stanowisko, które naprawdę wyróżniało się na tle wszystkich innych marek naturalnych. Przemiłe panie, które wtedy obsługiwały na tym stoisku, pokazały mi produkty marki i z tego co pamiętam zdecydowałam się właśnie na produkty oczyszczające. Oczyszczające, myjące do demakijażu. I wy wiecie doskonale, że jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, to ja jestem osobą, która podchodzi bardzo tak ostrożnie do nich. A przede wszystkim dlatego, że jestem posiadaczką skóry wrażliwej. I niestety bardzo często dochodzi u mnie do podrażnienia tej skóry przez stosowanie pewnych składników w produktach naturalnych. I testuję sobie oczywiście kosmetyki naturalne. Mam już swoje takie ulubione marki, które tworzą właśnie tego typu produkty, ale jak wiecie, lubię sprawdzać. I na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo intensywnie dopytywaliście mnie, czy znam właśnie kosmetyki tej marki, czy mogłabym się na ich temat wypowiedzieć, bo tutaj na moim kanale są osoby, które korzystają z pielęgnacji tradycyjnej, ale korzystają również z pielęgnacji naturalnej. No i bardzo jest mi miło, że chcecie poznać moją opinię na temat tych kosmetyków, więc postanowiłam właśnie jakiś czas temu, że przetestuję sobie więcej produktów tej marki, żeby mogła wam wypowiedzieć się na tyle, ile bym chciała i też żebyście wy mogli poznać moją opinię. Ale zanim dojdziemy do tego, że pokażę wam kosmetyki, które w ostatnim czasie testowałam, które w ostatnim czasie sprawdzałam i które zachwyciły mnie, jeśli chodzi o markę Dalkemi, to musimy sobie nawiązać w ogóle, dlaczego ta marka. Co w niej jest takiego ciekawego i co mnie w niej zaintrygowało. Tak jak wspomniałam wam już na początku, jest to nasza polska marka, która tworzy kosmetyki naturalne. Ale filozofia marki jest niesamowicie ciekawa. Jeśli wejdziecie sobie na stronę marki Dalkemi, macie tam kilka takich bardzo fajnych zakładek. Między innymi zakładkę 10 powodów, dlaczego warto poznać markę, o samej marce, o jej filozofii, skąd wzięła się nazwa, bo to też jest bardzo ciekawe. I tutaj takie moje spostrzeżenie. Kiedyś jak jeszcze chodziłam do liceum, pamiętam, że jedną z takich moich ulubionych książek stał się między innymi Alchemik. I pewnie część z was doskonale tę książkę zna. I od razu, kiedy zobaczyłam nazwę marki Dalkemi, to było takie moje pierwsze skojarzenie. Coś ciekawego, coś fajnego, holistyczne podejście, zupełnie inne niż w przypadku marek tradycyjnych, naturalnych. Zobaczymy, jak to będzie. I rzeczywiście, jak rozwiniecie sobie te zakładki na stronie i poczytacie, skąd wzięła się nazwa, jakie jest podejście marki i filozofia, to zobaczycie, że jest ono bardzo, ale to bardzo ciekawe. Między innymi to, że marka Dalkemi stawia na bogate formuły, i zaraz wam to udowodnię, w substancje naturalne, organiczne, w dobre jakościowo składniki, które pochodzą od dobrych dostawców, które mają działać na naszą skórę efektywnie, przynosić efekty i my mamy być zadowolone, zadowoleni już od pierwszego użycia tak naprawdę tych kosmetyków.
To, co jest kolejną fajną sprawą, to również to, że jest to pielęgnacja ukierunkowana anti-aging. Czyli coś tak można by było powiedzieć dla kobiet już w moim wieku. Wiem, że są tutaj też panie po 30, które szukają właśnie tego typu kosmetyków, więc może Was marka bardzo zainteresować, ale uważam również, że to, co znajdziemy w składach tych kosmetyków, jak one są stworzone, sprawdzi się nie tylko dla skór dojrzałych, nie tylko dla kobiet czy mężczyzn po 30 roku życia, ale również wcześniej. Bo skoro rozmawiamy o pielęgnacji anti-aging, czyli o pielęgnacji, która ma zapobiegać tym oznakom starzenia naszej skóry, to tak na dobrą sprawę tego typu kosmetyki możemy wprowadzić już po 20-25 roku życia, kiedy zaczynają się procesy starzenia w naszej skórze. A jakie najczęściej są to procesy, może nie procesy, co zauważamy w momencie, kiedy nasza skóra się starzeje lub już w momencie, kiedy jesteśmy dojrzali i widzimy, no właśnie, te skutki działania całego procesu starzenia. Najczęściej jest to odwodnienie, przesuszenie skóry, utrata jędrności, zmarszczki, które się pojawiają. Skóra nie jest już tak gładka. Bardzo często też pojawiają się przebarwienia, zmiany hormonalne na naszej skórze. Możecie również borykać się z tak zwanym acne tarda, czyli trądzikiem dorosłych. I marka Dalkemy stworzyła swoje kosmetyki w ten sposób, by właśnie odpowiadać na potrzeby takiej skóry. Czyli będziemy mieć coś do oczyszczania, do złuszczania, coś nawilżającego, coś przeciwstarzeniowego. W ofercie marki znajdziecie nie tylko produkty, które super sprawdzą się do pielęgnacji twarzy, szyi czy dekoltu, ale również mamy produkty do pielęgnacji całego ciała, do pielęgnacji naszych dłoni. Także oferta jest naprawdę bardzo fajnie rozbudowana, ale zaraz jeszcze do niej wrócimy. Pozostańmy jeszcze na chwilę właśnie przy samej marce. Przy tym, jak tworzone są kosmetyki i w czym są zamknięte. Marka Dalkemy informuje nas o tym, że w swoich produktach nie ma miejsca na składniki, które są nieistotne. Czyli takie, które tak na dobrą sprawę nie będą przynosiły żadnych efektów działania na naszej skórze, nie będą miały dla niej znaczenia. I to jest coś, co również wyróżnia markę, ponieważ po pierwsze, w kosmetykach, w większości kosmetyków nie znajdziemy bazowej wody. Tutaj bazą są hydrolaty, a hydrolaty są bardzo dobrymi nośnikami substancji aktywnych. Dodam więcej, same są również tymi substancjami aktywnymi, więc już mamy bardzo duży plus, jeśli chodzi o formułę kosmetyków. Druga ważna sprawa, w kosmetykach Dalkemy znajdziemy czyste olejki eteryczne. Dla jednych może to być plus, dla innych nie, bo możecie sobie pomyśleć, no tak, ale olejki eteryczne bardzo często też mają działanie podrażniające dla naszej skóry. I powiem Wam, że na samym początku, kiedy myślałam o marce, też miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że skoro mam skórę wrażliwą, to może rzeczywiście się tak okazać, że te olejki mogą gdzieś tam tą moją skórę podrażnić. Jakie było moje zdziwienie, słuchajcie, kiedy zaczęłam stosować te kosmetyki i nie doszło absolutnie do żadnego podrażnienia. Ale z drugiej strony, właśnie kosmetyki marki, przez to, że zawierają te naturalne, czyste olejki eteryczne, też posiadają wyjątkowe zapachy. Wydaje mi się, że większość tych produktów ma zapachy bardzo zbliżone i są to takie aromaty cytrusowo-ziołowe, bym powiedziała, czyli świeże, pobudzające, absolutnie nie będą nas przytłaczać, coś, co myślę, że polubi każdy, bo to są też takie aromaty, które z rana dodadzą nam energii, a wieczorem z kolei sprawią, że będziemy się czuć tak, tacy odświeżeni, że gdzieś to zmęczenie też po całym dniu się ulotni. To są oczywiście zapachy, które nie będą długo utrzymywały się na naszej skórze, chociaż w przypadku niektórych produktów, o których Wam zaraz opowiem, jednak te zapachy utrzymują się dość długo i to też było dla mnie zaskoczenie. A skoro jesteśmy właśnie przy tych zapachach, to tutaj też musimy nawiązać do aromaterapii, która fantastycznie wpływa na cały nasz organizm. No i właśnie, skoro jesteśmy przy aromaterapii, która wpływa na cały nasz organizm, to musicie wiedzieć o tym, że marka Dalkemy podchodzi holistycznie do swoich produktów i do swojej pielęgnacji.
I to jest coś, co absolutnie bardzo mi się podoba, bo wy wiecie doskonale, że ja również podchodzę holistycznie do całej kwestii związanej z pielęgnacją i z dbaniem o skórę. Dla mnie to jest bardzo ważne i podoba mi się to, że właśnie w tej marce jest również takie podejście. Czyli mamy bogate formuły, świetnej jakości substancje aktywne i tych substancji aktywnych jest naprawdę bardzo dużo. Każdy składnik ma jakieś znaczenie dla naszej skóry, dla naszego organizmu i dla naszej przyjemności, bo przecież z pielęgnacji musimy czerpać przyjemność i to jest dla nas również bardzo ważne. Żadne tortury, żadne zmuszanie się, nie. Pielęgnacja ma nam sprawiać przyjemność i ma być również przyjemnością dla naszej skóry, takim powiedziałabym dopieszczeniem i wisienką na torcie. No dobrze, ale mówimy sobie o kosmetykach naturalnych, organicznych, o składnikach aktywnych, których jest bardzo dużo, jeśli chodzi o produkty marki, ale też to, co podkreśla Dalkemi, to to, że w produktach marki nie znajdziemy żadnych substancji kontrowersyjnych. Takie, które niestety cieszą się złą sławą. I osoby, które sięgają po kosmetyki naturalne, nie chcą tych substancji w formułach i wcale się nie dziwię. Natomiast na stronie znajdziecie wyróżnione dokładnie poszczególne wszystkie substancje, które Dalkemi omija szerokim łukiem. Także tutaj też pod tym względem nie musicie się martwić. Więc wiemy już, że zamiast wody i są hydrolaty. Wiemy, że mamy czyste, naturalne olejki eteryczne. Nie ma substancji kontrowersyjnych. Ale też marka zwraca bardzo uwagę na bezpieczeństwo swoich produktów. Tak jak powiedziałam wcześniej, na to, żeby surowce pochodziły od naprawdę dobrych dostawców. Ale też regularnie swoje kosmetyki bada. Bada, żeby sprawdzać ich skuteczność, ich działanie, ich bezpieczeństwo. I to też jest, jak dla mnie, ogromny plus. Jak wiecie, zawsze kiedy przyglądam się marce, to zwracam również uwagę na całą otoczkę, o której mówimy, jeśli właśnie chodzi o dane produkty. I pierwsza sprawa, strona internetowa. Strona internetowa, która jest fantastycznie przygotowana, dopracowana w każdym calu. Mamy informacje o marce i to bardzo rozbudowane, niesamowicie ciekawe. Mamy podział kosmetyków ze względu na to, gdzie będziemy działać, ale również na potrzeby naszej skóry. Więc możemy się tutaj orientować, na przykład jeśli szukacie produktów do demakijażu, to macie całą zakładkę, ale jeśli na przykład szukacie produktów na przebarwienia, to klikacie sobie w konkretną zakładkę. Następna ważna sprawa. Mamy leksykon składników aktywnych i to też jest moim zdaniem plus dla marki, bo te składniki aktywne mamy fantastycznie wypisane na stronie i dokładnie opisane. Każdy produkt ma opis działania, ma wyszczególniony skład INSI, taki, który znajdziemy na produkcie, ale również mamy opisane te składniki aktywne, które tam znajdziemy. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o produkty marki, to zestawy. Bo słuchajcie, czasami jest też tak, że nawet mnie dopytujecie, jak skomponować dane kosmetyki z danej marki. Czyli chcecie sobie na przykład ułożyć całą pielęgnację pod kątem jednej marki i nie wiecie, które kosmetyki ze sobą połączyć. No i tutaj marka Dalkemi wychodzi Wam naprzeciw i tworzy właśnie takie zestawy. Więc jeśli na przykład klikniecie sobie na dany produkt i chcielibyście się dowiedzieć, z czym go połączyć, to później macie rozpisane, że na przykład można go łączyć tak, można go łączyć z takim produktem i mamy zestawy. I wtedy możecie sobie kliknąć w konkretny zestaw i zamówić już fajnie dobraną, skomponowaną pielęgnację, która będzie się ze sobą uzupełniać. Moi drodzy, to teraz przejdziemy do kolejnej części dzisiejszego filmu i opowiem Wam odrobinę o kosmetykach, które w ostatnim czasie testowałam i które mnie zachwyciły. Pierwszym z takich produktów jest masło do ciała. Masło do ciała, które jest zapakowane właśnie w takie ciemne szkło. I tutaj również chciałam dodać, że marka Dalkemi korzysta z wyjątkowego szkła. Jest to szkło, które chroni substancje aktywne przed degradacją.
Czyli mamy bezpieczeństwo, mamy bardzo fajne opakowania, nie dość, że mamy jakościowe składniki aktywne i formuły, to jeszcze mamy bardzo właśnie jakościowe samo opakowanie danego produktu. I tutaj akurat mam masło, masło, które działać ma przeciwstarzeniowo na nasze ciało, czyli już w ogóle, słuchajcie, ja jestem kupiona jak przeciwstarzeniowo i to jeszcze na ciało, to absolutnie w to wchodzę, ale to, co mnie urzekło, jeśli chodzi o ten produkt, to przede wszystkim konsystencja, ponieważ ja bardzo lubię tego typu konsystencje, treściwe, takie gęste, tłustsze, które bardzo fajnie rozprowadzają się na ciele i nie pozostawiają, nie robią smug, nie pozostawiają takiego nieprzyjemnego filmu. To jest w ogóle fantastyczne rozwiązanie po kąpieli, po takiej zimowej kąpieli, jesiennej kąpieli, kiedy troszeczkę dłużej posiedzicie w wannie, no i wiadomo, skóra się troszkę przesusza, nałożenie takiego masła to jest coś wspaniałego. I właśnie tutaj na chwilę zatrzymam się przy zapachu, ponieważ wspominałam Wam, że w niektórych produktach marki zapachy dosyć szybko się ulatniają, ale jeśli chodzi o to masło, to zapach bardzo długo się utrzymuje. I to jest właśnie taka aromaterapia, ale też nuta cytrynowo-lawendowo, powiedziałabym, właśnie taka ziołowa, aromat, który będzie nas uspokajał, jeszcze dodatkowo wyciszał, bardzo przyjemny, chociaż ja na przykład w okresie zimowym wolę cieplejsze zapachy na ciało, to tutaj bardzo mi się spodobała ta kompozycja. No i właśnie po kąpieli nieduża ilość tego masła pięknie sunie po skórze, daje od razu taki efekt nawilżenia. I wiecie, co też jest bardzo fajne, że rano jak się budzę, a wysmarowałam się tym masełkiem na wieczór, to ta skóra nadal jest taka miękka i przyjemna w dotyku. To jest coś, co ja bardzo lubię. I nie zawsze, niestety, w przypadku maseł taki efekt się pojawia. Ten efekt jest zawsze na początku, a potem ubierzemy sobie piżamkę, a jeszcze długie spodnie, długa bluzka i rano jak się budzimy, to ta skóra jest sucha, a tutaj nie. Tutaj dalej jest taka miękka, nawilżona i przyjemna. Także bardzo fajne masło, które na początek chciałabym Wam polecić. Myślę, że to też jest taki jeden z produktów, które warto wprowadzić, jeśli chodzi o pielęgnację zimową, zwłaszcza o pielęgnację ciała, no i też o pielęgnację przeciwstarzeniową. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy przy ciele, więc zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy pielęgnacji dłoni. Ostatnio pokazywałam Wam tutaj na moim kanale propozycję kilku fajnych kremów, balsamów, kuracji do stosowania w okresie zimowym na nasze dłonie. A teraz chciałam Wam pokazać taką oto fajną różową tubkę, która również skrywa w sobie bogactwo składników naturalnych, organicznych. Uwaga, aż 98,8%, więc naprawdę bardzo dużo. Zapach zbliżony właśnie do masła, tego, które Wam przed chwilą pokazałam, ale konsystencja jest lekka. Konsystencja jest o tyle fajna, że momentalnie rozprowadza się na dłoni i też nie pozostawia takiego tłustego filmu. Czegoś, czego my absolutnie nie lubimy, zwłaszcza w momencie, kiedy na przykład musimy prowadzić samochód, gdzieś tam musimy coś dotknąć. Lubimy takie kosmetyki, które szybko się wchłaniają, ale ten efekt nawilżenia jest długotrwały. Tak jest w przypadku tego kremu do rąk. Jestem już w połowie tubki, jak widzicie, a w sumie to już prawie kończę tą tubkę, ale myślę, że jeszcze do niego wrócę, bo i spodobał mi się zapach, i spodobała mi się konsystencja, a Wy wiecie doskonale, że jestem maniaczką kremów do rąk. Mam je praktycznie wszędzie, ten ostatnio noszę w torebce i naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Teraz przejdziemy sobie do pielęgnacji twarzy i muszę Wam pokazać perełkę. To jest kosmetyk, który absolutnie mnie zachwycił. Przysięgam, już dawno nie miałam tak dobrego kosmetyku i będę z ręką na sercu, czekajcie, tu mam serce, będę z ręką na sercu do niego regularnie wracać. To jest peeling, słuchajcie, kolejna tubeczka, peeling, a dokładnie mikrodermabrazja, peeling naturalny, z drobinkami, więc też muszę tutaj zaznaczyć, ale to, co on robi na skórze,
to jest po prostu wow. Oczywiście to nie jest produkt dla osób, które mają stany zapalne na skórze, stany ropne, zaczerwienioną skórę, absolutnie nie. To jest kosmetyk, który stosujemy wtedy, kiedy nasza skóra jest, można powiedzieć, w dobrym stanie, czyli nie ma tych stanów zapalnych, ropnych na naszej skórze, właśnie ze względu na to, że mamy tutaj drobinki ścierające, ale one nie są tak ostre, jak mogłoby się wydawać, natomiast przepięknie suną po skórze i też nie powodują takiego intensywnego drapania. Natomiast, jak wiecie, ja posiadam skórę wrażliwą, więc po zastosowaniu tego peelingu, po tym tarciu na skórze, ona delikatnie robi się czerwona, ale tak może nie czerwona, taka zaróżowiona, bardzo szybko ten efekt znika. Mam też wrażenie, że w momencie, kiedy stosuję ten produkt, czuję takie jakby lekkie chłodzenie mentolowe, miętowe, co też umila cały ten proces. Konsystencja jest rewelacyjna, czyli taka, powiedziałabym, dosyć intensywna pasta z tymi drobinkami. Bez problemów zmywa się ze skóry, ona nie zasycha, ale jak jest pięknie ta skóra wygładzona, odświeżona, takiego nabiera blasku. Cudowny produkt do stosowania przed maseczką, przed maską w płacie, do odświeżenia skóry, do likwidacji takich suchych skórek, które gdzieś mogą u Was się pojawiać. Tak jak mówię, to jest dobry kosmetyk dla skór suchych, odwodnionych, normalnych, mieszanych, tłustych, grubych, niekoniecznie do skór naczynkowych, z wrażliwością. Wcześniej, jeśli się zdecydujecie na ten peeling, polecam wykonać próbę uczuleniową, żeby zobaczyć, czy nie będzie Was podrażniał i czy ten efekt takiego właśnie tego chłodzenia nie będzie dla Was nieprzyjemny. Ja jestem zakochana w tej tubce i szkoda, że jest jej tutaj tak mało, bo naprawdę odrobina tego produktu wystarczy, żeby sobie rozmasować na twarzy, na szyi, nawet na dekolcie. 98,6% substancji pochodzenia naturalnego. Fajnie pachnie. Naprawdę, to jest moje odkrycie ostatnich tygodni i tak jak mówię, gorąco Wam polecam, ale też będę do niego regularnie wracać. No dobrze, dwa kosmetyki w słoiczkach, zobaczcie, mały i duży, więc pewnie już Wam to sugeruję, że mamy tutaj krem pod oczy i krem do twarzy. Krem przeciwstarzeniowy, taki, który będzie uelastyczniał naszą skórę, działał na te efekty, wiadomo, grawitacji, starzenia i tak dalej, i krem pod oczy, koncentrat. To jest krem, o którym, tak jak wspomniałam Wam na początku dzisiejszego filmu, wiele z Was opowiadało, pisało, że jesteście zachwycone, że jest genialny, że jest super i tak dalej, i tak dalej. I bardzo cieszę się, że ten krem pojawił się w mojej pielęgnacji, bo skoro Wy go tak bardzo zachwalacie, no to ja też oczywiście muszę go poznać. I teraz tak, konsystencja tego kremu jest lżejsza od kremu, który ostatnio stosowałam. Co prawda, jest ona dosyć treściwa. Powiedziałabym, że jest nawet gęsta. Przez to, że jest taka gęsta, odrobina tego kremu wystarczy, żeby rozprowadzić go sobie tutaj na okolicy dolnej powieki. Nie jest on tłusty, czyli nie pozostawia takiej tłustej warstwy, ale jest bogaty i silnie nawilżający. Fajnie nadaje się pod korektor. I też ten efekt nawilżenia tutaj fajnie się utrzymuje. Ja zaczęłam stosowanie tego kremu wieczornej pielęgnacji z tego względu, że w jego składzie również mamy olejki eteryczne, a przez to też on posiada zapach. Ja nie do końca lubię kremy pod oczy zapachowe, bo one bardzo często wywołują u mnie efekt łzawienia. I dlatego też zaczynam testowanie kremów pod oczy zawsze w wieczornej pielęgnacji, żeby zobaczyć, jak będzie się zachowywać ten krem przez całą noc i czy rano nie obudzę się z oczami, które gdzieś tam są zarobki, gdzieś pojawiają się te robki, wiecie, bo oczy mi na przykład łzawiły lub też pojawiają się opuchnięcia. Bardzo często, niestety w przypadku kremów naturalnych, pojawia się u mnie ten efekt. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte zastosowanie na wieczór. Nic, żadnych problemów. Potem wprowadziłam krem w pielęgnacji porannej i też absolutnie żadnych problemów. I wiecie co? Macie rację.
To jest naprawdę bardzo fajny krem pod oczy i nie dziwię się, że jest on jednym z Waszych ulubionych kosmetyków, jeśli rozmawiamy o marce Dalkemi. Bardzo fajny, wart zainteresowania, zwróćcie uwagę na jego skład, ale tak jak mówię, też zaznaczam, że ma on zapach. Ten zapach szybko ulatnia się, jego czujecie tylko w momencie tak naprawdę otworzenia słoiczka i rozprowadzania go tutaj, po chwili tego zapachu już nie ma, ale ten efekt nawilżenia, wygładzenia, takiego właśnie lekkiego napięcia rzeczywiście się pojawia. No i krem na twarz. Krem do stosowania właśnie na przykład w porannej pielęgnacji lub wieczornej pielęgnacji. Można go również aplikować na szyję, na dekolt. Bardzo fajna pojemność, 50 ml. Też taka konsystencja podobna do kremu pod oczy. Też dosyć treściwa, ten sam aromat. Natomiast tak, ja ten krem stosuję przede wszystkim w porannej pielęgnacji, dlatego że on bardzo fajnie sprawdza się pod podkład. I ten podkład ładnie się rozprowadza, ładnie się też utrzymuje w ciągu dnia i nie ma tego efektu wyświecania. Także bardzo polubiłam również krem do twarzy. Jeśli chodzi o takie działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, to powiem Wam, że w tej chwili jeszcze go nie widzę. Jestem w połowie słoiczka i myślę, że jak skończę, to dopiero wtedy będę mogła Wam powiedzieć więcej, jak jest właśnie z tym działaniem takim napinającym, ujędrniającym. Natomiast uważam, że jest to bardzo fajny krem, który można wprowadzić już po 20-25 roku życia i też super sprawdzi się w takiej codziennej pielęgnacji, zarówno porannej, jak i wieczornej. I na zakończenie dzisiejszego filmu zatrzymałam ostatni kosmetyk, który jak pokazałam Wam na moim Instagramie, to wywołał w ogóle jakąś masę pytań. Co to takiego jest? A jest to dokładnie serum do stosowania, czy serum, no taki preparat powiedzmy do stosowania wypełniacz, jak to marka mówi, wypełniacz zmarszczek do stosowania na szyję i dekolt. Pytacie mnie, czy na szyję i dekolt powinny być inne składniki aktywne, czy trzeba zwracać na uwagę na to, jakie wybieramy kosmetyki do stosowania na tej właśnie części naszej, części tutaj szyi, na dekolcie. I słuchajcie, postanowiłam, że zrobię dla Was oddzielny film na temat pielęgnacji szyi i dekoltu, w którym pokażę Wam właśnie bardzo fajne kosmetyki do stosowania na tę okolicę ciała. Opowiem Wam o substancjach aktywnych, ale właśnie ten jeden kosmetyk od marki Dalkemi do stosowania na szyję i na dekolt też jest bardzo ciekawy i godny zainteresowania. Między innymi dlatego, że ma formułę takiego delikatnego mleczka, które bardzo ładnie rozprowadza się właśnie na tej okolicy. Ogromną ilość substancji aktywnych, które będą wpływały na zmarszczki, na ujędrnienie, na nawilżenie, na usunięcie takich delikatnych przebarwień. I to jest też taki kosmetyk, który można połączyć z kremem, czyli na przykład nakładamy sobie właśnie ze względu na swoją konsystencję, nakładamy ten oto wypełniacz, jak to mówi marka, wypełniacz zmarszczek na szyję i na dekolt, on się momentalnie wchłania, a następnie nakładamy sobie krem, żeby zrobić jeszcze okluzję i podziałać silniej, nawilżająco, natłuszczająco i aktywnie. Podoba mi się to, że ten preparat zamknięty jest właśnie w takiej buteleczce z pompką, która fantastycznie dozuje produkt, nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, żeby sobie go wycisnąć na zagłębienie dłoni. Mamy tutaj też pojemność, już Wam mówię, 50 ml, więc nie jest to taki 30 ml produkt, który zazwyczaj mamy, jeśli chodzi na przykład o serum, czy jakieś tam właśnie takie emulsje skoncentrowane. Jest go zdecydowanie więcej i bardzo dobrze, bo jeśli stosujemy go na szyję i na twarz, to potrzebujemy też więcej takiego produktu. Pachnie podobnie jak cała linia, o której Wam dzisiaj mówię, ale rzeczywiście ta skóra po zastosowaniu tego produktu jest bardzo ładna, bardzo fajna, taka gładka, a jeszcze w połączeniu z kremem to już w ogóle jest naprawdę super sprawa, ale nie będę Wam dzisiaj opowiadać całkowicie o tym kosmetyku, bo, tak jak mówię, zrobimy film, zrobimy oddzielny film na temat pielęgnacji szyi i dekoltu i tam dokładnie będziemy o wszystkim rozmawiać. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, otóż podoba mi się podejście marki do nas klientów, czyli to, jak przygotowane są te kosmetyki,
cały ten design, cała otoczka, cała filozofia marki, ale również to, jak pięknie są pakowane te kosmetyki. I to, słuchajcie, że marka dba o każdy szczegół. Nawet o to, że jak przychodzi do Was paczka z kosmetykami i ją otwieracie, to czujecie przepiękny aromat. To wypełnienie w środku pięknie pachnie. Mamy dołączone próbki, mamy dołączone szpatułki do wszystkich kosmetyków, które znajdują się w słoiczkach. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę i co się ceni. My klienci, kiedy płacimy za kosmetyki, zwracamy uwagę na takie szczegóły i chcemy być dopieszczeni pod każdym względem, bo wiadomo, wydajemy nasze pieniądze na fajne działanie, na fajne produkty, na to, co znajdziemy w środku, na te ich opakowania. I takie detale jak szklana szpatułka, czy właśnie próbki, które są dołączone, czy ten zapach, który czujemy po otworzeniu opakowania, bibułka, wstążeczka i cała reszta, to się ceni. To jest coś naprawdę, na co warto zwrócić uwagę. Więc moi drodzy, dzisiaj już poznaliście moją opinię na temat marki Dalkemi. Uważam, że jest to kolejna świetna polska marka, która gdzieś wysoko powinna stanąć na takiej waszej liście must have kosmetyków do przetestowania. Jest naprawdę wiele fajnych produktów w ofercie i myślę, że każdy z Was spokojnie znajdzie coś dla siebie. Są zestawy prezentowe. Marka robi różne promocje, zarówno w swoich mediach społecznościowych. Polecam Wam śledzić ją na Instagramie, ale również na stronie. To, jak pięknie i luksusowo pakuje swoje produkty, to, że zwraca uwagę na każdy detal, na te składniki aktywne, na ilość tych składników aktywnych, na te zapachy, na badania, na całą tę holistyczną otoczkę, jeśli chodzi o markę. Ja jestem zadowolona z tych produktów, będę Wam o nich jeszcze opowiadać w osobnych filmach, filmach tematycznych, bo uważam, że warto. Wtedy też przytoczę Wam dokładne substancje aktywne, wrócimy do konsystencji, do działania i nie tylko. A w tym momencie żegnam się już z Wami serdecznie i czekam na Wasze komentarze, bo jestem bardzo ciekawa, czy znacie markę. Jeśli tak, który kosmetyk marki sprawdził się u Was najlepiej? Czy jest taki kosmetyk, do którego regularnie wracacie? Także widzimy się, moi drodzy, w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia. Pa!